Pewnie jak wielu z Was, ja również lubię spędzać czas na łonie przyrody. Wykorzystać ten czas ku temu, aby odpocząć i na przykład upichcić sobie coś na ogniu. I właśnie dzisiaj jest ku temu okazja. Jest to również okazja, aby pokazać Wam ciekawe urządzenie od firmy Badger Outdoor. Hamak wisi, ogień się pali, a więc czas przygotować coś do jedzenia. I teraz do akcji wkracza nasz główny bohater, czyli grill, a właściwie rusz przenośny z firmy Badger Outdoor Barbecue Mini Tube. Zanim jednak zaczniemy, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Rusz Mini Tube to bardzo zmyślne urządzenie. Jest przeznaczone dla miłośników biwaku i bushcraftu. Jego niewątpliwą zaletą jest kompaktowa budowa i niska waga. Całość waży około 330 gram. A dzięki temu, że wszystkie jego elementy mieszczą się w tej niewielkiej tubie, możecie go zabrać nawet do niewielkiego plecaka. Grill składa się z kilku elementów, nawet tuba, w której się mieści, jest częścią składową tego urządzenia. W skład urządzenia wchodzą nóżki, pręty główne, a także pręty paleniska. Skręca się go w naprawdę bardzo prosty sposób i zajmuje to dosłownie kilka minut. A teraz kilka słów o materiałach. Ramiona tego rusztu zostały wykonane z lekkiego aluminium, natomiast nóżki, a także pręty rusztu z bardzo wytrzymałej stali, dzięki czemu urządzenie jest lekkie, ale również wytrzymałe. Ten ruszt możecie śmiało rozstawić nad ogniskiem, ogniem szwedzkim, a także kuchenką turystyczną. Czas sprawdzić nasz ruszt w boju, a więc przygotujmy coś do jedzenia. Na ruszcie możecie postawić również kubek z wodą, żeby napić się jakiegoś ciepłego napoju. Kiełbaska i warzywa się pieką, woda się grzeje, ten ruszt naprawdę się sprawdził. Jest niewielki, lekki, dzięki temu mogłem zabrać go do niedużego plecaka i mieć go przy sobie nawet na takiej kilkugodzinnej wyprawie do lasu. Ruszt przetestowany i ja jestem najedzony. To tyle w tym wideo, a ja na koniec zapraszam Was oczywiście do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, a ja odpoczywam.